Marszałek sam zaproponował mojemu pismu przeprowadzenie z nim długiego wywiadu. Wytypowano mnie jako dziennikarza. Od 30 lat śledziłem jego życie. Kiedyś nienawidziłem go. Czekałem na spotkanie z nim wiele lat. Bałem się tego spotkania. Proszę, proszę. Panie marszałku, prawie 50 lat temu rozpoczął pan działalność polityczną. Jaki był pana udział w zamachu na cara? Panu chodzi o zaplanowany zamach na cara Aleksandra. Tak. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ten zamach był przygotowywany. A jednak został pan marszałek skazany, chociaż wyrokiem sądu administracyjnego. Tak, ale wyrok, który otrzymałem, był stosunkowo łagodny. Mój starszy brat, Bronek, został potraktowany o wiele ostrzej. Czy wtedy znienawidził pan marszałek Rosjan? Pan w tym procesie wyrok śmierci otrzymał także Ulianow. No, brat Lenina, Rosjanin. Że nie chodziło o narodowość. Czy marzył pan marszałek o odwecie? Nie musi mnie pan tak bez przerwy tytułować. Dziękuję. Marzyłem o odwecie, ale szczerze nienawidziłem tego, który nas zdradził, Kanczera. Został zatrzymany przez policję i sypnął. Tak, on został zatrzymany przypadkowo i wydał wszystkich właśnie dobrowolnie. Czy dziś darował mu już pan? Siebie taka. Bronka nie. Cześć, się mówiłem. Ty jesteś Piłsudski. Dostałeś 15 lat katorgi. Skąd wiesz? Byłem na przesłuchaniu. Słyszałem. Bronisław. Nie. Józef. Dostał Bronisław. Bronek. Powiedz ojcu, że jak wykażesz skruchę, to ci zmniejszą wyrok. Myślisz, że mi uwierzy? Może.
Co to? Dumają. Pojebałbyś ją, co? Prostak. Co powiedziałeś? No powtórz. Prostak. Jak on się nazywa? Zeitlin. Jak? Zeitlin. Zeitlin? Zeitlin! To jest bunt! A za bunt grozi 15 lat katorgi. Ostrzegam was. Zeitlin! Jak długo trwała podróż na miejsce zesłania? To wiele miesięcy. Był pan w konwoju z bratem? Nie, byłem sam. Właściwie byłem jedynym Polakiem w tej grupie. A jak znosił pan tę podróż? Źle. Fizycznie? Przede wszystkim psychicznie. Czy podczas tej wielomiesięcznej podróży zaprzyjaźnił się pan z którymś z współtowarzyszy? Nie. A dlaczego? Wie pan, to był zupełnie inny, niesłychanie okrutny świat. A myślę, że wtedy właśnie wyrobiła się we mnie ta moja skrytość charakteru. Czy myślał pan wtedy, może inaczej, o czym myślał pan wtedy w najtrudniejszych momentach? A myślałem o rodzinie. Szczególne wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z ojcem w więzieniu. Widziałem go wtedy po raz ostatni. Rozpaczał? Tak, ale było mi go żal. Bo zamiast byłego, twardego żołnierza zobaczyłem człowieka miękkiego. A myślę, że on nie mógł sobie poradzić z własną bezradnością. Miał do was żal? Nie, nie. On traktował nas... Nawet z pewnym szacunkiem. Poczułem rodzaj dumy.
szukał pana Wierzchniaków. Wiem. Przywiózł pocztę. Nie było nic do pani. Niestety. A pan coś dostał? To. Bronić pisał. I co? Przepraszam. Jeszcze zostało? Sto dziewięćdziesiąt dwa tygodnie. A tobie? 121 tygodni 3 dni. Tak? Można? Panie Piłsudski? Proszę. Przyniosłem panu pieniądze. Jakie pieniądze? Odpowiedź przyszła z urzędu nie telegramem, a pocztą. Pisał pan podanie o zapomogę. Należy się panu rubel 15 za nadpłatę. Dziękuję. Mam do pana pytanie, panie Piłsudski. Tak? Czy pan coś planuje przeciw władzy? Ja? Tak. Nie. To dlaczego pan nie chce tego podpisać? Tam jest napisane tylko to, że pan zrozumiał swoje błędy. Dlaczego panu tak na tym zależy? Widzi pan... Ja też mam władzę nad sobą. Wszyscy byliby zadowoleni. Rozczaruje pan swoją władzę. Jak pan chce, panie Piłsudski. Ale napisze pani do mnie. Napiszę. Ale pan nie pojedzie na Sachalin, tylko wróci do Polski. Nie wiem. Nie wiem, czy mnie puszczą. Ale to ciasto jest takie pyszne. Jak panu smakuje, to niech pan je. Dobrze, nie mogę zjeść pani całego ciasta. No. Wie pan, który dziś? Nie. 5 grudnia. Pana urodziny. Skąd pani wiedziała? Wiedziałam. Nie można. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu nie można. Zdecydował się pan napisać? Nie wiem, co miałbym napisać. Że nie planuje pan niczego przeciw władzy i rozumie swoje błędy. Tego oczekuje policja. Ja niczego nie planuję. Ale uważam, że nie mam obowiązku. Inni zesłańcy w Kierańsku zdecydowali się napisać takie raporty. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Ale ci, co nie napisali, będą mieli kłopoty z wyjazdem stąd. To jest przymus? Ja panu radzę, bo wiem, że policji na tym zależy.
pański kolega podpisał dobrowolnie. Nie wiedziałem. Teraz już pan wie. A jeżeli mimo to nie napiszę? Masz mi za złe? Nie. Nie wierzę ci. Co było najtrudniejszego na Syberii? Noce trwały po kilkanaście godzin, a najgorsza była świadomość, że każda następna noc będzie tak samo długa. Jak przeżywał pan ostatnie miesiące na zesłaniu? Liczyłem dni dzielące mnie od powrotu. Bał się pan przedłużenia wyroku? No, prawdę mówiąc, ja byłem tego prawie pewien. Czy już na Syberii przygotowywał się pan do pracy konspiracyjnej? Nie, nie, nie. Nie, ja chciałem tylko żyć spokojnie. Jak wyglądał pana powrót na Wileńszczyznę? Cudownie. A marzyłem o tym, ale jednocześnie bałem się tego powrotu. Dlaczego? Ja nie wiedziałem, czy znajdę dla siebie odpowiednie miejsce. Czasem myślałem, że tak się może zdarzyć, że będę musiał wracać na Syberię, gdzie jakoś żyłem. Czy czuł się pan rozczarowany tym, co pan zastał w Wilnie? Ja nie wiedziałem, jak włączyć się w normalne życie. No i bywały chwile, że tam w Wilnie czułem się nawet bardziej samotny niż na Syberii. To nasza dromaderka przewozi bibułę. Panowie, brat Bronisława. Józef. Dominik. No, to może ja pierwszy zacznę. Mam pytanie natury ogólnej. Czy Rosjanie właśnie tam, w głębi kraju, są gotowi do zmian? Trudne pytanie. A dlaczego? Bo tam się nic nie dzieje. No, mnie chodzi o zorganizowane grupy, ale jak tam formują się ruchy rewolucyjne? Czy oni wydają jakieś pisma, tak młodzież? Ja rozumiem pytanie. Ale tam nie dzieje się nic. Może w Kierensku? A robotnicy? Tam władza jest władzą. Jak to władza jest władzą? To może ja coś opowiem. Właśnie w Kierensku. Kiedyś urzędnik ciężko pobił chłopa, doszło do sprawy. Zapytali chłopa, czemu nie krzyczał. Początkowo nie rozumiał pytania, a potem zeznał, że nie mógł krzyczeć, bo władza go biła. Widzę, że nie bardzo pan chce z nami rozmawiać. Dlaczego? No bo przecież lata terroru i kiepska sytuacja gospodarcza i ekonomiczna musiały zrobić swoje. Pan jest tego pewien? No.
Poznajcie się. Widzieliśmy się już? Dobranoc. Czy zgodzi się pani, żebym ją odprowadził? Dobrze. Proszę. Właściwie kto wymyślił tę nazwę? Gromaderka. Nie mam pojęcia. Tędy proszę. Państwo pozwolą. Mój brat, Józef Zesłaniec. Dzień dobry Państwu. To są nasi przyjaciele. Józef Piłsudski. Zawadzki. A w której części Rosji pan był? Najpierw Kieryńsk, potem Tunka. Długo? 5 lat. Bałem się zresztą, że przedłużą mi wyrok. Dlaczego? Miałem taką przygodę na początku. Urządzili bunt w Irkucku. I o mało się to wszystko tragicznie nie skończyło. Przesadzasz trochę. Dostał 5 roku. Tylko, że więzienie to była szopa. A na zewnątrz było 40 stopni mrozu. Wytrzymał pan? Na szczęście przeniesiono mnie. Urzędnicy się pokłócili. Słyszeliście państwo najnowszą plotkę? Aresztowano Simonienkę. Niemożliwe. Ukradł pieniądze na pomnik Murawiewa. To cudownie. Aresztowali go? Przecież on zbierał te pieniądze. Zwolnią go. Jego żona jest kochanką gubernatora Kachanowa. On go wybroni. Podobno w tej sprawie ktoś specjalnie przyjechał z Petersburga. Kachanow go wybroni. Jego żona to piękna kobieta. Nie wiadomo, czy ta sprawa nie zaszkodzi Kachanowowi. Co mogą mu zrobić? Zdaje się, że niezbyt pana interesują najświeższe ploteczki wileńskie. Co pan zamierza teraz robić? Wie pan, jestem dość daleko od tego wszystkiego. A, to zrozumiałe po 5 latach. Tak. Chciałbym studiować prawo. Ale najpierw muszę się gdzieś zaczepić. A właśnie. Mówiła mi Zula. Może coś... Gratuluję. Syn celująco zdał egzaminy. Dziękuję. Pozwolisz, pan Piłsudski? A my się już znamy. Znasz mu, pozwól. Przepraszam. Wracając do tematu. Dlaczego mówił pan, że chce pan studiować prawo? Ciekawa dziedzina, wie pan. Myślę, że mógłbym coś zrobić. Ale zdaje pan sobie sprawę, że z pańską przyszłością nie będzie to łatwe. Niech pan kiedyś do mnie zajrzy. Trzeba opuścić piętkę i wyrównać strzałkę. Lewa strona kopyta jest całkowicie wyłamana. No to niech pan to zrobi. Jeszcze przekuć otwory w podkowie. Widzę, że zna się pan dobrze na koniach. Tak, jeszcze z majątku. Wiem, wiem. Wie pan, dobrze, że pan przyjechał. W przyszłym miesiącu uruchamiam gorzelnię i pomyślałem, że mógłby pan u mnie pracować. Tylko jeden warunek. Żadnej polityki. Nie bardzo rozumiem. Widzi pan, prowadzę interesy i nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Nie lubi pan polityki? Jestem przeciwny zakładaniu jakichś absurdalnych organizacji. To co powinniśmy robić? Pracować. I być lojalnymi wobec rządu. Dla dobra Polski. Niech mi pan powie, co z tego wyniknęło, że spędził pan 5 lat na Syberii. Albo pański brat. Uczestniczył w spisku i co? Katolda. Moglibyśmy nie rozmawiać o moim bracie? Ale przyzna pan, że ma rację. Tak. Myślenie o spiskach przeszkadza w robieniu interesów.
Pan mnie nie zrozumiał. Tak, powinniśmy się wzbogacać dla dobra Polski, prawda? Myślę, że nie będę mógł sprostać pana oczekiwaniom. Józek! Co z tym koniem? Zastanawiam się tylko, czy ten tekst nie jest zbyt teoretyczny. Teoretyczny? Mhm. Jest przeznaczony dla robotników, prawda? Oczywiście. No właśnie. Czy oni to zrozumieją? A co pan by napisał? Nie wiem. Trudno tak na poczekaniu. Ale myślę, że o czymś, co ich bezpośrednio dotyczy. Ale konkretnie o czym? Na przykład. O pomniku Murawiewa. O tym, że skradziono pieniądze przeznaczone na ten pomnik. No. To niech pan pisze. Ja? Tak, pan. Dlaczego ja? Pan wrócił stamtąd, prawda? Czy to jest propozycja? Tak. Proszę mnie nie zrozumieć źle. A tak zmieniając temat. Może mi pan powiedzieć coś o Marii? Mogę. No cóż. Maria została sama bez męża, z dzieckiem. O jej względy zabiega teraz Dmowski. A kto to jest? Dmowski? To jest działacz. Mam prośbę, mógłby pan jej przekazać. Byłem z nią umówiony w czwartek, ale nie mogłem przyjść, bo nie chciałem jej naprowadzić szpicla. A to śledzą pana? Tak. Niech pan się nie boi. Nie było nikogo. 3 razy sprawdzałem. Nigdy się pani nie boi? Czasami boję się. O Wandzie. To pani córka? Tak. Zabrałaby ją pani ze sobą na zesłanie? Nie jest pan delikatny? Nie. Byłem w Kieryńsku. Kobiety nie czuły się tam dobrze. Rozumiem, że wycofał się pan ze wszystkiego. Być może. A szkoda. Ma pani dla mnie jakąś propozycję? Ma pan czas jutro wieczorem? Mam. Potrzebna mi będzie męska pomoc, ale niech się pan dobrze zastanowi. Tu mieszkam. Dobranoc. Dobrze, pomogę. Dobranoc. Dawno pana nie widziałem, panie Piłsudski. Proszę bardzo, niech pan siada. Miałem się w zeszłym tygodniu, ale chorowałem. Co u pana słychać?
Rozglądam się za pracą. Słyszałem, że wybiera się pan na studia. Skąd? Tak, owszem, ale to jeszcze nie jest zdecydowane. A gdzie? Ja myślałem o Charkowie albo Dorpacie, ale jeszcze nie wysłałem papierów. A ja bym wolał dla pana Kijów. Dlaczego? No tam jest dużo Polaków. Mają różne koła. To jest propozycja współpracy? Nie. No ale lepiej by się pan czuł pośród swoich. No a poza tym jest pan przecież lojalnym obywatelem. Prawda? Prawda. No, Kijów. Piękne miasto. Owszem, piękne. Zobaczymy się za tydzień. Dziękuję. Pan Piłsudski. Ale jest pan lojalnym obywatelem, prawda? Prawda. Przenocować? Proszę. Stało się coś? Nie, nic. To znaczy, po co tam przyszedł? Zdecydowałem się. Chciałbym współpracować. A dlaczego pan przyszedł właśnie tutaj? Wolałbym nie nocować u siebie. Nie szli za panem? Nie, nie. Przez cały dzień sprawdzałem, nie było nikogo. Tutaj może pan przenocować na podłodze. Jutro coś wykombinujemy. Mogę gdziekolwiek. Nie jesteś głodny? Nie, nie, dziękuję. Jadłem kolację. Masz list od Marii. Powiedział pan, że po powrocie z Syberii chciał pan już tylko żyć spokojnie. Skąd zatem to szybkie przejście do konspiracji? Ci ludzie w jakiś sposób byli mi bliscy. Dlaczego? Może dlatego, że ryzykowali tym, co ja sam już przeszedłem. No, ale przyzna pan, że wybór partii socjalistycznej dla szlachcica, pochodzi pan przecież z rodziny szlacheckiej, jest zadziwiający. No, ja pojmowałem socjalizm nieco inaczej. Uważałem, że socjalista musi przede wszystkim walczyć o niepodległość kraju. No, skoro tak... To dlaczego socjalista, a nie prawicowiec? Socjaliści byli dobrze zorganizowani, mieli pewną siłę. A ja miałem silne poczucie, że trzeba coś robić. Proszę bardzo. To dla mnie? Za mało? Nie. Niech pan się odwróci. Słucham? Proszę się odwrócić. Dlaczego pani to robi? Dla zabicia czasu. Tak? Pan dlaczego był na Syberii? Zostałem skazany. Za co? W pewnym sensie była to sprawa przypadku. A dzisiaj? Dlaczego pan jest tutaj?
Wiedziałem, że pani przyjdzie po bibułę. Pytałam, dlaczego pan jest w ogóle z nami. Chce pani odpowiedzi serio? Nie. Już. Widać? Widać. Piękną kobietę. Pytałam serio. Maria, spóźnisz się na pociąg. Już idę. Myślałam, że nie lubi pan kobiet. Ja? Naprawdę muszę już iść. Żałuję. Ja też. Będę jutro. Chciałbym, żebyśmy zaakceptowali tekst odezwy. Napisaliśmy to wspólnie z Towarzyszem Długim. Towarzysze Robotnicy, 1 maja ma dla nas Polaków szczególne znaczenie. Oprócz wyzysku kapitalistów, ciąży nad nami jarzmo niewoli. Świętując ten dzień, wypowiadamy swe cele i żądania. Niech żyje nasza sprawa robotnicza. Podpisano Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej. To już. Nie, to się wydaje troszkę za krótkie. Krótkie, bo musi się zmieścić na jednej ulotce. Może tu nie chodzi o długość, a o nacjonalizm. Nie rozumiem. Przeczytajcie jeszcze raz ten fragment. Który? Ten o niewoli. Oprócz wyzysku kapitalistów, ciąży nad nami jarzmo niewoli. No właśnie, po co te wtręty? A co jest na Londyn? Ujarzmienie jednego narodu przez drugi leży w interesie kapitalistów i despotów. Kongres oświadcza, iż niepodległość Polski jest konieczna dla międzynarodowego ruchu robotniczego i proletariatu. Rozumiem, że to jest wasza propozycja, towarzyszu Wiktor. Ja jestem jej przeciwny. Dlaczego? Rosjanie zarzucą nam nacjonalizm. To stanowisko jest niezrozumiałe. A to jest szowinizm. I śmieszne. W każdym razie najpierw walka klas. Waszym zdaniem lepsza jest nienawiść w imię nacjonalizmu. Spokojnie, spokojnie. Tu nie chodzi o spokój. No ja tego w ogóle nie rozumiem, no. Ja jestem za. Proponuję przegłosować rezolucję. Wynik głosowania będzie obowiązujący dla polskiej delegacji. Kto jest za? Dziękuję. Ile ci jeszcze zostało? A ze 3 godziny. Ale druga partia to chyba jutro. Kończymy dzisiaj. Co się stało? Co ty robiłeś wczoraj wieczór? No, pracowałem tu, a później poszedłem do domu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Z kim rozmawiałeś? Nie no, wstąpiłem jeszcze do Julki. On ją zna, pracuje u aptekarzy. Ty będziesz się z nią żenił? Ja? Obiecałeś jej? Skąd pan wie? Od aptekarzowej. Musiałeś się wygadać, co tu robisz? Myślisz, że może donieść? Nie wiem. Modlę się, że nic z kimś to można nie donieść. Co by pan zrobił na moim miejscu? Nie wiem. Możecie tu nocować. Co się stało? Ktoś wszedł za mną. Chodźmy. Już się zbieram.
Zuli nie będzie u mnie jutro. Właśnie szkoda. Boi się. Jest nieustannie śledzona. Szukają mnie. Bardzo to przeżywa? Wydaje mi się, że tak. Mówiła mi, że robią to niemal oficjalnie. A w przyszłym tygodniu ma być na Święciańskiej. Może tam moglibyście się spotkać? W przyszłym tygodniu muszę być za granicą. Londyn? Tak. Na długo? Nie, muszę wracać szybko. Wojciechowski nas opuszcza. Żeni się. Z kim? Panna... Nie wiem, nie pamiętam. No i co pan teraz zrobi? Tam znajdą mi kogoś. Ale tutaj będzie mi ktoś potrzebny. Mam to potraktować jako propozycję? Pani? Pod warunkiem, że zgodzi się pani zostać moją żoną. Zaskoczył mnie pan. Dlaczego? W razie wpadki żonie nie grozi katorga. A ja myślałam, że to są poważne oświadczyny. A gdyby były poważne? Musiałby pan przejść na protestantyzm. Miałam męża. A jeśli się na to zdecyduje? Musiałabym się nad tym zastanowić. Ale przyzna pan, że wybrał pan niesłychanie trudne i prawdziwie biedne życie. I że w razie wpadki groziła panu śmierć albo zesłanie jak innym. Czy to nie rodziło pana swego rodzaju poczucia winy? Winy wobec kogo? Wobec rodziny. Decydując się na konspirację, no, przesądził pan o ich losie. A Chrystus Pan tak naucza o jedności i świętości małżeństwa. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Żandarmi są we wsi. Pytam się ciebie, Józefie, przed Bogiem w obecności tych świadków, czy ślubujesz obecną tu Marię? Kozacy są przed kościołem. Przerywamy? Nie. Dzielić z nią radość i smutek, szczęście i nieszczęście i nie opuszczać jej, dopóki Bóg przez śmierć was nie rozłączy. Odpowiedz, ślubuję. Ślubuję. Pytam się ciebie, Mario, przed Bogiem i w obecności tych świadków, czy ślubujesz obecnego tu Józefa miłować i szanować jako małżonka swego, dzielić z nim radość i smutek, szczęście i nieszczęście i nie opuszczać go, dopóki Bóg przez śmierć was nie rozłączy. Odpowiedz, ślubuję. Ślubuję. Thank you.
Co to będzie? Spódnica. Zrobić ci herbaty? Nie, dziękuję. Przykro mi, że przerabiasz stare rzeczy. Ziółk. Ale ja tak chcę. Idę się położyć. Macie tutaj drukarnię. Tu nie ma żadnej drukarni. Zobaczymy. A to co jest?